Daniela Andretante. Mistrz świata sprzed 2 lat zatem cały czas prowadzi, a wicemistrz z Oberstdorfu już rusza do swojego 2. skoku. Kamil Stoch. Polak już zbliża się do progu. Dynamicznie tutaj wyszedł. Ładnie, tym razem wyżej nad zeskokiem leci Kamil. To jest bardzo ładny i daleki skok. Będzie liderem. Będzie piął się tutaj w górę tej klasyfikacji. Michał Doleżal zadowolony. Lekko, spokojnie, ładnie skoczył Kamil. Tak jak nas do tego przyzwyczaił. Jak było z wiatrem? No nie ma tutaj korzystnych warunków. Niemal dokładnie bezwietrznie było podczas jego próby. Kąt no niemal idealny. 142 stopnie. Trafił tutaj dobrze na progu w tym 2. skoku Polak. 6. wczoraj w kwalifikacjach. Dzisiaj 4. wynik serii próbnej. 239 metrów. Teraz 229. Zdecydowanie najdłuższy skok tej serii finałowej. No i zobaczymy, jak długo na tej miejscu dla lidera Polak pozostanie. Brawo, Kamil. Ten 2. skok bardzo dobry. Ależ znakomity. Noty po 19 punktów. W tym przypadku jak najbardziej zasłużony. Przepiękne lądowanie. Telemark niewzruszony.